Dzisiaj wstęp jest zbędny, bo wiadomo, co będziemy robić. A czeka nas robota do zrobienia. You are ready for this. Jeszcze zanim otworzymy, chciałbym zwrócić uwagę na wykonanie tego boksa. Naprawdę śliczne są te grafiki. Znaczy śliczne, no śliczne jak śliczne. Podoba mi się zestawienie kadru filmowego z legowym i tyle. Jestem dziwny. Aha. Lego. Co jest? Okej, okay, będzie render czy nie? Jest render. Ojejku, jak to przykro wygląda. Dobra. Ile mamy paczek? Mamy dwie paczki i podstawę furki. No to co? Let's go! Wiedziałem, że o czymś zapomnę, ale patrzcie, jak naklejki się skampiły. Oh. A wyglądają w ten sposób. Mega mi się podobają te różne tablice rejestracyjne. Z jednej strony szkoda, że nie ma mechanizmu, który je zmienia, a z drugiej, no gdzie w takim małym samochodzie? A wymienić można. No dobrze, no więc mamy to cudo. Niesamowicie zaskoczyła mnie ilość chromowanych części w tym zestawie, a musicie mi uwierzyć, że jest ich naprawdę dużo. Są nawet pośród części zapasowych. No to mnie akurat nie dziwi, bo to są małe części, ale nadal mega fajnie. Moją uwagę bardzo szybko przykuły te kołpaki, bo słuchajcie, nie widziałem wcześniej. A, ślady walki z kotem. One eternity later. Musicie mi uwierzyć na słowo, mianowicie te kołpaki to jest taki chromowany odlewik, który po drugiej stronie ma jednego studa, którego wpinamy w takie oto kółko, tylko czarne. Chciałbym wam to pokazać, ale naprawdę nie mogłem tego zdemontować. Skoro przyprowadziłem tu rodzinę Jonesów, to porównajmy sobie wielkościowo te dwa zestawy. Znaczy zestawy, no to tu brakuje samolotu, nie? Jeżeli chodzi o skalę, no to Aston Martin króluje tutaj. Patrzcie to. Oh. Bo James Bond może zabrać pasażera, nawet trzech. Czajcie? Ta furka może robić na Uberze w waszym Lego mieście. Dodatkowo fotelik. A jakże, jak w furce starego. Odchyla się elegancko, można sobie wsiąść. Usiąść na tylnej kanapie. Oczywiście dźwigienka, której działanie rozumie tylko ojciec i dziadek. Cyk. Jesteśmy gotowi do drogi. Na uwagę na pewno zasługuje tylnia szybka, ponieważ słuchajcie, to jest jeden odlew zadrukowany. Oprócz tych czterech tajli i kwadratu oczywiście. Piękny odlewik. No a, bo w sumie wyciągniemy gościa. Od frontu samochód naprawdę bardzo mi się podoba. Załamanie płaszczyzn jest... No kurczę, moim zdaniem naprawdę dobrze oddany, jak na tak mały model. A w ogóle co tu jest rozsypane? Patrzcie to. Mamy alternatywne raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pary alternatywnych tablic rejestracyjnych. Czyli ogólnie mamy pięć par, no bo mamy te podstawowe z przodu i z tyłu. Piękna sprawa, naprawdę. I te naklejki. W ogóle patrzcie to. Te naklejki na bokach. No jakie to jest szczegółowe. Tył samochodu bardzo ładnie zaokrąglony. Niesamowicie podobają mi się te plejty z nadrukami świateł. Chciałbym powiedzieć, że można je wykorzystać w wielu rzeczach, ale dobrze wiem, że ten Aston pozostanie nienaruszony. Za bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o podwozie, mamy tu kilka naprawdę ciekawych technik budowania. Na przykład jeżeli chodzi o te zderzaki. Pierwszy raz w ogóle widziałem tego typu połączenie klocków. Bardzo polecam ten zestaw. No i co? No podstawę stanowi klasyczny odlew samochodzika dla Speed Championsów. No, umówmy się, podwozie jak to podwozie. Nic szczególnego, tu mamy zrobiony wydech. Przejdźmy do agenta 007. No naprawdę śliczna figurka, ten smoking. Nie ma tu co prawda dużo nadruków. Jest minimalistycznie, absolutnie minimalistycznie, ale ten minimalizm jest świetny. Twarzyczka włoski, umówmy się, trudne do pomylenia. Smoking po prostu uniwersalny. Jeżeli chodzi o alternatywny grymas, to nie ma go, ale ma nadruk z tyłu. Chociaż wiecie co mnie boli? To mnie boli. Czemu James Bond nie ma Givery? Znaczy wiem czemu nie ma Givery, no polityka Lego, no ale żeby zaraz dawać mu klucz francuski? Od agenta do mechanika? Na szczęście przyjechaliśmy tu z rodziną Jonesów. Cyk! No i to jest akcesorium godne Jamesa Bonda. Umówmy się, Daniel Craig by pochwalił, Sean Connery już się nie wypowie. Ale legenda jest jedna. Czy mogę polecić ten zestaw? Słuchajcie, ja muszę polecić ten zestaw, jest naprawdę świetny. Jeżeli można go dorwać w takiej cenie, w jakiej ja go dorwałem, a mianowicie kupiłem go w Empiku za 60 zł.
skumulowała mi się promocja z aplikacji. W każdym razie wyrwanie tego setu w tej cenie to jest naprawdę dobra inwestycja, świetna zabawa, no i umówmy się, obcowanie z dwoma ikonami popkultury.